Ja cię mam podpiętać, ja nie chcę. To jest. No co? No, on by chciał na ręce, no, tak jak kiedyś dawno, dawno, sobie przypominasz, tyle nie jest już, że 2 lata cię... Ja go stara nie biorę, no pewnie już będzie tak, że włąta pogryz. Co? Wieś jak każda inna, podzielona na części, jest duża wieś, jest część Tarzymiechy 1, Tarzymiechy 2, Tarzymiechy 3 i jeszcze się łączą do tego Zamszany. A mieszkałam w Chomęciskach Dużych na kolonii Raj. Ta droga była jak rzeczywiście prawdziwy raj, dopóki nie zniszczyli drzew, nie przekształcili, była bardzo piękna, był taki prawdziwy raj. Tak było, że tam już mieliśmy światło, a tu jeszcze była ciemności były. Trzeba było przy lampie czytać sobie, bo nie było co robić, nie było radia, telewizji. Trzeba było przy lampie czytać gazety, książki. Światło dopiero w 71 roku w sierpniu, a w 60 przyszłam do Tarzymiech. Nie ma co dać, to i 5 psów i 3 koty. Nie dano swojemu zjeść. Jak my pojedziemy, to zaraz przylecą. Może się i was boją. Że co? Bo oni sobie boją. A, no może latają. No tak, tak. Zajrzysz do tego. Nieraz nie można upilnować. Stoisz, to ci przyleci i już goni kota, ten pójdzie już drugi. Tam to stało, tyle w nocy zjedli, to i teraz może zjedli. Którą zjedli z nocy? Akurat, wyrzuciłam. Wyrzuciłaś tamto? Właśnie to... dlatego mówię. Aha. Za dużo ludzi i się... Nie przychodzą. No myślę, że... i tak, ale... Pewnie. Nie, oni trochę jak ludzie się kręcą, to oni się... No. Słyszą głos i ucieka. Tak. To jest przypuszczone. Tak, to przez taki, nawet taki kolano spad przychodzi i taki jeszcze przychodzi. Bury duży i psów. Burzeny przelatywał, kota podobny, Wiśkiewiczów i jeszcze nawet Wójcików ten czarny, biały. Jeszcze taki jakiś kudłaty. To tak. Już sierpień, jak to leciała ta wiosna, radosna. Żniwa. Wtedy jeszcze się robiły sierpem, żyto. No, kosła się kosiło pszenicę, owies. Stawiało się w dziesiątki. Później się wwoziło do stodoły. Później trzeba było młocarnię sprowadzać. Młóciło się, trzeba było 10 osób. Cepem się młóciło jeszcze dawniej, dawniej. No, a to już później cepem nie, już później była młocarnia. Taka, motor spalinowy był. Duża maszyna do młotów i tak się pracowało, bardzo ciężko trzeba było. Snopki dźwigałam, zboże nawet, słomę układałam, słomę w zapolu, na stercie. Trzeba było stertę ładnie ułożyć, by wiatr nie rozwiał. Później przykryć takimi, no, drągi związane na krokwie. I tak się żyło. Sianokosy trzeba było chodzić, jeździć na łąkę, suszyć, koso się trochę kusiło, trochę na łące było trochę wody, takiego półbagna, trzeba było wynosić z wody trawę, a jak się dało podsuszyć troszkę, to było lżej, bo już podsuszona trawa była, a jak samo zielono trawę, to się tak brało na widły, na plecy, woda po plecach ciurkiem leciała, w buty się nabierało. To włożyłam sobie takie tylko sandałki, żeby nogi nie przebić i tak się po tej wodzie chodziło. Nogi wymokły, aż były pomarszczone. Tak było.
Te chleba ładnego nie miał, nawet już nie chciał nawet ukradzić. Jutro pani przywiozę odległa. To jutro, jak on będzie jechał pół do trzeciej, to... No więc nie mam na to. Jeszcze zobaczył ekstra to. No, zupa jeść, bo wystygnie. Zupa. A co? Rybka aż będzie? Co? No, dobrze widać. Ale zupę trochę trzeba zjeść, na co ugotowana? Wcale ja nic nie wiem. Rób to, co chce tam. Bo ja nie wiem. Każdy z osobna coś innego by chciał. Mówisz, że on nie głodny jest. A ty pojadłeś? I co, gorączka nie bierze? Ale troszkę się takie robisz przygrypiony. No. Niby nie. No ja widzę, że troszkę tak już taki... Chociaż to niby podgwizduje, czy on jak już tego to schodzi, niby podgwizduje, niby podśpiewuje, tak se udaj, że nie mówi to nic. Tak, ja już go znam, nie wiem, o co chodzi. Trzeba udawać, nie? Tak? Pytały go, wiesz gdzie? Nie. Tam by się plecy kończą. Tak, albo włosy. Włosy to... Deszcz, uciekamy, bo będzie deszcz. Pamiętam Niemca, takiego wielkiego, był taki niski domek, ja siedziałam na łóżku, miałam elementarz, książki polskie, on przyszedł chyba wypędzać do pracy rodziców, ale nikogo nie było w domu, tylko ja byłam sama. No, ale... No nic, zapytał tylko chyba gdzie, czy tata, czy ojciec. Wiem, że się coś się tam pytał, a ja zdaje mi się, żem kręciła głową tylko, nie wiem. No ileż ja tam miałam wtedy? 4 lat już miałam, jak jeszcze tam wypędzali do tej roboty. Wiem, że potem się tak bałam, może nie miałam jeszcze 4 lat. W każdym razie czytałam już. Bałam się potem się nawet iść, kurde, do nosika, to się bałam iść, bo on był taki wielki w tyczapie, karabin taki duży. I później jak byliśmy u babci z mamusią, to pamiętam, byłam tak na sofce siedziałam. Mamusia siedziała jak koło niej i też chyba wtedy, bo wszyscy, nikogo z chłopów nie było, tylko my obie. Nawet i babki gdzieś nie było, nie wiem. I też wszedł taki... Nie wiem, troska wielki, to był niski taki dom, niższy jak ten, tak jak te stare te domy. I z psem takim bardzo dużym, to pamiętam też jak się chowałam, uciekałam za mamusia, się bałam tego psa i ten niemiecki. A więc to tak nie pamiętam takich specjalnie Niemców. Ja wiem, że w polu raz pamiętam, z ojcem byłam. Krowa się pasła i samolot tak niziosieńko nad tym naszym polem i nad nami tak, a krowa w rów. I prosto tym kanałem wielkim do domu uciekł, na stare wieś. A mi ojciec tak bach na ziemię, durowóz się stoczył i ten samolot poleciał. To takie rzeczy pamiętam. I pamiętam tylko jeszcze chyba jak Żydów wypędzali, to wiem, że tak u babki, tak jakby tu, w tym dużym tam pokoju, oni się tak modlili, tak, kaptury mieli nałożone, to też takich pamiętam, więc nie pamiętam Niemców. Bardzo ładnie tutaj wygląda, jakby przedmieście jakieś na razie. A tam jak się skończy, ta droga jak się skończy, tutaj fajnie zrobione, a tutaj jak się popsuje, to nie wiem, dokąd, tu już koniec? Jeszcze troszkę. Troszkę podciągnięte. No super droga, bo były takie doły, że można było samochód urwać. Do kaplicy dojeżdżamy, bo zaraz będzie kaplica. Co tu, jakiś piach taki coś? Zaszykowane. O, widzisz, ładnie podrobione tym. Też kiedy ja już to był, nie widziałem.
tego, żebym nie widział. Tu pięknie widzisz. O, jak tak to ładnie teraz porobione wszystko. Remiza też powiększona. O, to fajnie porobione. Szkoła, wszystko, to ty odmówiła. To ja tego już parę lat nie widziałem, czy byłem na głosowaniu. I szkoła ładnie wygląda. Fajnie, fajnie. Droga o tu, to były przecież debry. Ja na tej górze, żebym się tu urodził, tej przy Łące, koło Wieprzu. W roku? W 1929. A ciotka wasza tutaj pod tą figurą, tu majówkęśmy śpiewali, to zasnęła. I zostawiliśmy ją, to poszliśmy do domu, dopiero szukaliśmy, gdzie się pójdzie. Tyle na razie. I tam było, tu się chodziło to dróżko i tu do rzeki, do tej wody. Nabijało się wiadrami i się niosło na noszach tam do domów. Ludzie tak chodzili zawsze, bo to studzień nie było wtedy, tylko do tego, do tej rzeczki. Nosiło się wodę, napicie, czy do pojenia trzegoniło bydło na dół do rzeki. Samo nie nosiło się do obory wiadrami. Tylko żyć nie umiem. Widać tam ludzi? Nie. Nie, jak pod panem jest słonek. Pożary, no były. Zamiedzo. Chyba ktoś podpalił stodołę. Był bardzo straszny pożar. Było wtedy wiatr ostry, bardzo duży. I to było blisko Zamiedza, także tu całe podwórze było ognia iskier, to znaczy ognia iskier. Tylko że poprzedniej doby był bardzo duży deszcz, ulewa, no i to chyba uratowało ta ulewa. Bo tak to byśmy się spalili, pewnie nawet byśmy też nie widzieli.